Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach na Mazurach. Jest poniedziałek, 31 dzień maja. Boże Słowo czytam w księdze proroka Izajasza w rozdziale 56 i w 6 rozdziale drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Jedną z najbardziej chwytających za serce postaci biblijnych jest jeden z dwóch łotrów ukrzyżowanych razem z Jezusem. Ten, który nawrócił się w ostatnim momencie swojego życia i poprosił Jezusa: wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa. Jezus odpowiedział mu wówczas: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To bardzo ważna historia, bo pokazuje nam ona, że nawet największy grzesznik ma szansę powrotu do Boga, który czeka na błądzących, którzy pragną się do Niego nawrócić. Póki żyjemy, trwa czas łaski i zbawienia. To oznacza, że kwestia naszej wieczności rozstrzyga się już za naszego życia. Nie później i nie gdzie indziej, tylko tu i teraz. To nasza postawa do momentu ostatniego tchnienia, a więc przyjęcie albo odrzucenie Bożej łaski, ma wpływ na to, jak spędzimy wieczność. Z jednej strony może nas to rozleniwiać, bo może nam się wydawać, że mamy przed sobą jeszcze długie życie, więc dążymy się nawrócić. Jednak z drugiej strony człowiek rozważny powinien się zastanowić, czy ma sens czekać i zwlekać. Może lepiej już teraz usłuchać Bożego głosu i zacząć świadome życie z Nim. A to ma wpływ na naszą codzienną postawę. Życie wiary polega na szukaniu Bożej sprawiedliwości i dążeniu do niej. Warto się więc zastanowić, w jakim momencie życia z Bogiem jesteś. Jesteś blisko Niego? A może szukasz? Masz wątpliwości? A może w ogóle o tym nie myślisz i zupełnie przypadkowo trafiłeś na dzisiejsze rozmyślanie? A może to nie był przypadek, a Boże przypomnienie, które mówi: nie zwlekaj, życie szybko mija, nawróć się już dziś, póki trwa czas łaski i zbawienia. Amen. Pomódlmy się. Łaskawy Boże, dziękujemy Ci za to, że póki żyjemy, trwa czas łaski i czas zbawienia. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, jaką okazujesz nam w Jezusie Chrystusie. Za to, że czekasz na każdego zagubionego grzesznika. Czekasz na każdego z nas i pragniesz, abyśmy nawracali się do Ciebie, abyśmy odwracali się od tego, co złe, i przychodzili do Ciebie. Dotykaj więc naszych serc. Pobłogosław Boże ten kolejny dzień naszego życia. Miej nas w swej obronie, strzeż nas, Panie, a my Tobie pragniemy się oddawać i powierzać, tacy, jacy jesteśmy, przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, udanego, przeżytego na Bożą chwałę dnia. Zostańcie z Bogiem.